To witam wszystkich. Nazywam się Jan Kotlarz. Na co dzień pracuję w Instytucie Lotnictwa w Warszawie. Jestem astronomem i tą prezentację przygotowaliśmy wspólnie w troszkę szerszym gronie z panią Natalią Zalewską, która jest geologiem, pracuje w Centrum Badań Kosmicznych, i z panią Katarzyną Kubiak, która jest biologiem i pracuje w Instytucie Lotnictwa. Postaram się, żeby ta prezentacja dzisiaj potrwała maksymalnie pół godziny. Mam nadzieję, że mi wyjdzie. I temat dzisiejszy jest taki dosyć, nie wiem, nietypowy, bo dotyczy detekcji lasów na egzoplanetach. Więc czegoś, co się jeszcze nie wydarzyło, jeszcze nie mamy w tej chwili żadnej detekcji pozytywnej lasów na egzoplanetach. No przede wszystkim pewnie dlatego, że nie ma jeszcze odpowiedniego do tego instrumentu na orbicie. Pierwsze takie moje prywatne zainteresowania lasami miały związek z Marsem, to znaczy było to dawno temu, już około 10 lat temu, kiedy właśnie sonda HiRISE przesłała nam takie oto piękne zdjęcie z, nie pamiętam, czy z północnej, czy z południowej, z południowego regionu na Marsie, z okolic czap lodowych. No i świat obiegła wiadomość, że na Marsie odkryto drzewa, odkryto coś w rodzaju zagajników lasu. Właśnie, no bo jako żywo niektórzy widzieli tutaj właśnie drzewa, niektórzy widzieli tak jakby rzęsy na oczach. No i trwały spekulacje, co to może być. No niestety okazało się, że to nie są drzewa. Jednym z takich pierwszych Z pierwszych wskazówek, dlaczego to nie mogą być drzewa, to jest to, że przede wszystkim nie ma tutaj żadnych cieni. Te drzewa nie rzucają cienia, więc to nie może być coś, co strzela wysoko w górę nad powierzchnię Marsa. Okazało się, że jest to po prostu materiał z tych górnych części wydm, które na stałe są bardzo mocno zmrożone. Natomiast kiedy nadchodzi wiosna, ich górna część się topi i materiał spływa lub zsuwa się w niższe partie tych wydm. No i tak rozpoczęły się zainteresowania dotyczące lasu. Później, kiedy rozpocząłem pracę w Instytucie Lotnictwa, trafiłem przypadkiem do takiego pięknego projektu HESOF, w którym pracownicy Instytutu Lotnictwa i Instytutu Badawczego Leśnictwa monitorowali drzewostany dębowe na płycie krotoszyńskiej i poszukując tam, powiedzmy, pewnych patogenów, które szkodziły i powodowały zamieranie tychże drzewostanów. No i tutaj jakby na początku tego projektu myślałem, że będzie to dosyć prosta sprawa. Drzewo jak drzewo, las jak las, wiadomo jak wygląda. No oczywiście okazało się, że byłem w bardzo głębokim błędzie, ponieważ w trakcie tego projektu badaliśmy odbicia spektralne, odbicia światła w paśmie widzialnym i w bliskiej podczerwieni i od takich pojedynczych liści poprzez charakterystykę drzewa jako całości, aż po całe zróżnicowane gatunkowo kompleksy leśne. No i tutaj widać, że używaliśmy różnych bezzałogowych statków powietrznych, wykonywaliśmy pojedyncze zdjęcia, potem je składaliśmy w większe mozaiki, próbując tak jakby ogarnąć to, co się dzieje na większym obszarze, co nie było proste. I tutaj na chwilkę jeszcze, skoro już nadaję wideo, pokażę naszego tutaj
nasz efekt pracy to jest kamera, którą nazwaliśmy kamerą Quercus. Fotografowała właśnie ona te lasy w 6 kanałach od widzialnego do bliskiej podczerwieni. No i w trakcie tego projektu też okazało się, że na taką odpowiedź spektralną lasu jako całości wpływa bardzo wiele czynników, nie tylko ten patogen, który chcieliśmy wytropić. Przede wszystkim na przykład pory roku, oczywiście skład gatunkowy takiego kompleksu leśnego, inaczej fluktuacje zachodzą w lesie iglastym, inaczej w lesie liściastym. Stres wegetacyjny, mieliśmy rok 2015, kiedy nasz kompleks leśny został dotknięty suszą i też widzieliśmy bardzo wyraźny wpływ braku wody, opadów na odpowiedź spektralną naszego kompleksu leśnego, ale także zdrowotność, no powiedzmy definiowana bardzo ogólnie, też wpływała na tą odpowiedź spektralną, więc okazało się, że jakby monitorując, patrząc poprzez kamerę wielospektralną na las, widzimy sumę bardzo, bardzo wielu różnych procesów. Bardzo często poprzez tak dużą ich ilość nie mogliśmy rozwikłać, który proces odpowiada za co. Więc było to dosyć skomplikowane. No i tak jeszcze na marginesie monitorowaliśmy ten las z niskich pułapów, ale także z bardzo wysokich, aż ze stratosfery. No i tutaj już widać jakby na tym zdjęciu po lewej stronie pierwszą przeszkodę w monitorowaniu naszych lasów, kompleksów, wielkich kompleksów leśnych ze stratosfery, z wyższych pułapów, czyli po prostu zachmurzenie. I to są takie problemy, jeżeli chodzi o monitorowanie lasów. Ostatni taki slajd wstępu. Tutaj chciałem pokazać jeszcze, jak zmienia się odpowiedź spektralna kompleksów leśnych w latach 2017-2021. Jest to jeden z lasów niedaleko Warszawy. No i widzimy tutaj, że jakby dla lasów, dla miejsc o różnym składzie gatunkowym te fluktuacje też są różne, więc jakby nie możemy tak łatwo powiedzieć, że las jako całość ma jakby bardzo konkretną odpowiedź spektralną. Ona się różnicuje, musimy wiele, wiele czynników wziąć pod uwagę, żeby poprawnie przeprowadzić nawet samą detekcję tego, że gdzieś tam las występuje, a gdzieś nie. No dobrze. Teraz jakby wracając do kosmosu. Obecnie szacuje się takich pewnych egzoplanet, czyli planet krążących wokół innych gwiazd niż Słońce, na kilka tysięcy. I ponieważ planety są ciałami niebieskimi bardzo ciemnymi w porównaniu do gwiazd, więc oczywiście bardzo rzadko możemy zaobserwować je bezpośrednio. Do roku 2016 około 3% takich odkrytych planet to właśnie były odkrycia w sposób bezpośredni. Natomiast najbardziej popularne sposoby detekcji egzoplanet jako takich, no a potem oczywiście pozyskiwania kolejnych parametrów, takich jak masa, jak rozmiar takiej planety, odległość tej planety od jej gwiazdy, no to są takie głównie trzy. Po pierwsze, fotometria tranzytów na tarczy gwiazd. O tym za chwilkę jeszcze powiem, bo to jest ważne, jeżeli chodzi o lasy. Po drugie, analiza prędkości radialnych gwiazd spowodowanych oddziaływaniem grawitacyjnym z planetami.
Czyli no, wiemy, że jeżeli gwiazda i planeta, czy planeta krąży wokół swojej gwiazdy, no to tak naprawdę oba te ciała krążą wokół wspólnego środka masy. Więc jeżeli patrzymy sobie na taką gwiazdę, którą okrąża planeta, no to ta gwiazda będzie się troszkę do nas przesuwać, potem oddalać. I w związku z tym możemy obserwować na danych hiperspektralnych przesunięcia na przykład linii różnych pierwiastków, to w jedną, to w drugą stronę. Jest to związane z efektem Dopplera, więc tutaj możemy takie oscylacje sobie obserwować. No i tutaj właśnie widzimy na rysunku pierwszą planetę odkrytą wokół gwiazdy takiej jak Słońce. Jest to tak zwany gorący Jowisz, czyli planeta bardzo duża i krążąca bardzo blisko swojej gwiazdy, bliżej nawet niż Merkury krąży wokół Słońca. No i widzimy właśnie na tym wykresie takie oscylacje prędkości radialnych gwiazdy macierzystej. No i trzecia metoda, bardzo silnie rozwijana w naszym obserwatorium astronomicznym w Warszawie, czyli mikrosoczewkowanie grawitacyjne. No i tutaj wracając jeszcze do naszej metody tranzytów, ona polega oczywiście na tym, że jeżeli planeta przechodzi przed tarczą swojej gwiazdy, zasłania w pewnym sensie tą tarczę gwiazdy, powodując pociemnienie światła, zmniejszenie się ilości światła z tej gwiazdy, pociemnienie tej gwiazdy na chwilę, na ten czas, kiedy planeta przechodzi przed tarczą swojej gwiazdy. Jeżeli natomiast planeta zachodzi za gwiazdę, no to oczywiście w stronę nas, w stronę obserwatora dociera również światło całej gwiazdy plus światło odbite od tarczy gwiazdy, która znajduje się prawie że za tarczą naszej gwiazdy. Więc jakby ten sygnał może być troszkę wzmocniony. Potem, kiedy planeta zachodzi za gwiazdę, znowu jest lekkie pociemnienie. No i mamy takie tranzyty. I teraz tutaj już chciałbym zaznaczyć, że jeżeli na przykład planeta posiadałaby swoją atmosferę, to pierwszym obiektem należącym do planety, który wpłynąłby na jasność gwiazdy, no to będzie właśnie ta atmosfera. I dopiero po chwili będziemy obserwować pociemnienie spowodowane już przez samą na przykład skalistą planetę. Więc obserwując czy badając kształt tego pociemnienia w pierwszym stadium oraz w ostatnim, możemy próbować odgadnąć na przykład parametry czy skład chemiczny atmosfery takiej planety. I teraz, jeżeli prześledzimy sobie w ostatnich latach, jak ilość odkrytych egzoplanet, no to widzimy, że spośród tych różnych metod, no głównie wykorzystujemy dwie. Tą metodę, gdzie mamy prędkość radialną zmienną. To jest kolor czerwony na tym wykresie oraz poprzez tranzyt kolorem zielonym. Czyli widzimy, że te planety odkryte metodą tranzytu stanowią tak naprawdę większość wszystkich egzoplanet. OK. I teraz możemy założyć, że planety i księżyce mogą być miejscami o sprzyjających warunkach dla rozwoju biosfer. Ale żeby tak było, muszą spełnić kilka ściśle zdefiniowanych warunków. Po pierwsze, muszą znajdować się w takiej odległości od swojej gwiazdy, aby umożliwić obecność na niej wody w stanie ciekłym.
No i na bazie takiej wody albo innej substancji w stanie ciekłym powinien występować cykl analogiczny do cyklu hydrologicznego na Ziemi. No i tutaj oczywiście mówimy w tej chwili o takim najbardziej prawdopodobnej substancji, czyli właśnie o wodzie. Więc żeby woda była w stanie ciekłym, oczywiście nie może planeta być zbyt blisko swojej gwiazdy ani zbyt daleko. No i teraz taka mała gwiazdka tutaj, pierwsza z licznych gwiazdek dzisiaj, to jest to, że oczywiście oprócz promieniowania gwiazd możliwe są inne źródła energii, które będą nam powodowały, że woda ze stanu stałego zmieni stan na ciekły, czyli na przykład może być to jakieś grzanie pływowe lub o innym źródle. I tu mamy taki przykład, tak, czyli energię pływową dla Europy, Księżyca Jowisza czy Enceladusa koło Saturna. Chociaż w naszym układzie planetarnym tam powinna występować woda tylko w stanie stałym. No i dla takich obiektów warto pokusić się o to, żeby po pierwsze zobrazować je w wielu kanałach optycznych i na bazie analizy takich zdjęć czy danych ze spektrometru określić ich warunki atmosferyczne, czyli gęstość atmosfery czy skład chemiczny atmosfery, ale możemy próbować też wyseparować z tych danych obszary powierzchni planety o różnym typie. No i oczywiście, ponieważ obserwujemy takie gwiazdy, wokół których krążą planety w długich okresach czasu, no to możemy próbować przeprowadzić detekcję zmian w atmosferze i na powierzchni, o czym za chwilkę powiem więcej. Biosygnatura jest to jakby trudna do zdefiniowana rzecz, znaczy łatwa, ale nie każdy się z tymi definicjami zgadza. No i taka jedna z najwcześniejszych definicji tego pojęcia to jest cecha zróżnicowania natężenia promieniowania elektromagnetycznego w różnych zakresach spektralnych lub polaryzacjach, którego przyczyną mogą być produkty życia biologicznego. Więc no jest to taka definicja, że jeżeli obserwujemy sobie właśnie jakąś egzoplanetę lub układ planetarny, no to jeżeli obserwujemy zmiany jasności powodowane w tych egzoplanetach, no to jeżeli dopasujemy te zmiany do jakichś modeli życia na Ziemi na przykład, no to może to być uznane jako wskazówka, że tam istnieje życie. Inna definicja to jest obfitość składników atmosferycznych, typów pokrycia powierzchni lub nawet zróżnicowanie samej sygnatury spektralnej, która też jakoś tam pasuje do życia, jakie znamy. Ale można też przyjąć, że jest to przedmiot, substancja albo wzorzec spektralny, czasowy, którego pochodzenie wymaga czynnika biologicznego. I tu chciałem zwrócić uwagę, że w tej pierwszej definicji jest zawarte to, że życie biologiczne mogłoby jakby zaowocować taką sygnaturą, a w tej ostatniej, że powinniśmy wykluczyć wszystkie inne przyczyny, dla których taka sygnatura jest. Więc jakby to dalej tutaj jest pewien brak konsensusu, jeżeli chodzi o biosygnatury. No i wyróżniamy takie sygnatury jak sygnatury gazowe, czyli na przykład tlen cząsteczkowy wytwarzany podczas fotosyntezy, potem tlen cząsteczkowy poprzez reakcje fotochemiczne przekształcany może być na przykład w ozon, który znajduje się u nas w stratosferze, więc ozon na przykład również możemy potraktować jako taką sygnaturę, biosygnaturę. Po drugie mamy biosygnatury powierzchniowe, na przykład wzorzec w redecz,
I to jest taka właściwość odbicia światła, która pokazuje nam, że z pewnego powodu w pewnych kolorach, w pewnych pasmach to światło odbija się bardzo, bardzo dużym procencie, natomiast w sąsiadującym paśmie jest bardzo niskie odbicie, albo jest bardzo wysoka absorpcja tego światła. Więc takie wzorce również mogą być używane w detekcji biomasy. Na Ziemi mamy taki właśnie wzorzec Redecz pomiędzy kolorem czerwonym a bliską podczerwienią. No i mamy biosygnatury mające charakter zmienności różnych parametrów na planecie w czasie, na przykład zmiana stężenia gazu w atmosferze albo jasności powierzchni. Wtedy, kiedy oczywiście możemy uzasadnić to reakcją biosfery, na przykład na zmianę pory roku. No i tak, trzeba właśnie, kolejna gwiazdka, trzeba pamiętać, że taka definicja może podnieść prawdopodobieństwo fałszywego alarmu w detekcji biomasy na innych planetach. Żeby w ogóle las i biomasa mogły zaistnieć na egzoplanecie, musi taka planeta spełnić szereg warunków dla masy takiej planety i dla jej orbity. No i tutaj mamy coś takiego jak habitable zone i jest to jakby zakres odległości od gwiazdy, który pozwala przede wszystkim na to, żeby występowała tam woda w stanie ciekłym. No i dla naszego układu słonecznego takie granice są wyznaczane pomiędzy punktem odpowiadającym parowaniu wody, granica wewnętrzna takiej strefy oraz kondensacji dwutlenku węgla, granica zewnętrzna. I tutaj mamy pomiędzy 95 jednostki astronomicznej do 1,37. Więc widzimy, tak, jednostka astronomiczna, czyli odległość Ziemi od Słońca, czyli widzimy, że Ziemia mieści się w tym paśmie, również Mars mieści się w tym paśmie, Wenus niestety jest już za blisko. Przejdę teraz do biosygnatur atmosferycznych. Więc zakłada się, że takie modelowanie widm tych atmosfer, tak, czyli tych, które powiedzmy byłyby w trakcie tranzytu w miarę łatwe do detekcji, niełatwe, ale powiedzmy stosunkowo z innymi sygnaturami łatwe, no to tutaj musimy sobie modelować widma atmosfer. I będzie to suma promieniowania odbitego od atmosfery, emitowanego z atmosfery oraz pochłoniętego przez atmosferę. No i tutaj jedną z takich najprostszych biosygnatur będzie detekcja gazów biogennych, która jakby może być pozytywna dla wielu takich planet, natomiast można tego użyć jako takiej wstępnej selekcji planet, które chcemy potem dalej badać. Modele atmosfer odpowiednich właśnie dla biomasy dzielą się na takie dwa scenariusze. W pierwszym modelu atmosfera jest taka typowa ziemska, jest typu ziemskiego, czyli mamy dominację azotu, dwutlenku węgla, pary wodnej. I w tym modelu tlen cząsteczkowy może, ale nie musi być znaczącym składnikiem atmosfery. I drugi model alternatywny, zresztą widziałem w różnych publikacjach jeszcze szereg innych modeli, ale też często pojawia się takim, w którym jest przede wszystkim wodór cząsteczkowy. Więc powiedzmy, że dla takiego tego ziemskiego typu szukalibyśmy w sygnaturach azotu, dwutlenku węgla czy pary wodnej. Tak, i tutaj jeszcze chciałem właśnie raz pokazać, że jeżeli chcielibyśmy badać atmosferę takiej planety, no to właśnie tutaj na tych samych krańcach, tych takich dołków jasności, w jasności, w wykresie jasności gwiazdy byśmy szukali tych widm. To nie jest takie proste, ponieważ jeżeli generalnie prowadzi się obserwacje astronomiczne, no to prowadzimy je w kilku pasmach.
Zazwyczaj te filtry optyczne są dosyć szerokie, ponieważ jakby no, ilość światła z gwiazd jest jednak bardzo mała, więc żeby w ogóle złapać jakieś fotony, musimy te filtry stosować dosyć szerokie. I tutaj jakby pojawia się pewien problem. Raczej w tej metodzie byśmy korzystali ze spektrometrów, spektrografów. I teraz chciałem tutaj zwrócić uwagę, że dla takich właśnie biosygnatur, jak tlen czy na przykład metan, niestety, ale główne takie zróżnicowanie przebiega nie w paśmie widzialnym, w którym zazwyczaj obserwuje się na przykład w teleskopach na Ziemi, tylko w podczerwieni, w tej bliższej i w tej dalszej. Więc, żeby zaobserwować takie biosygnatury, najprościej byłoby wystrzelić w kosmos na orbitę okołoziemską sondę lub teleskop, który bardzo dobrze zbierałby światło w tej bliskiej i średniej podczerwieni. W ziemskim modelu atmosfery możemy wyróżnić takie biosygnatury, które pochodzą z ekosystemów leśnych bezpośrednio. I to będą przede wszystkim tlen albo pośrednio, tak? Czyli właśnie ozon, o którym mówiłem wcześniej, będzie również taką biosygnaturą, takim potencjalnym kandydatem, że coś moglibyśmy na tej egzoplanecie mieć wspólnego z lasem. Natomiast oczywiście nie wszystkie te gazowe biosygnatury są pochodzenia tylko biologicznego. Dlatego, żeby uznać jakąś planetę za pokrytą lasem, musielibyśmy mieć jeszcze dodatkowe inne biosygnatury, które poparłyby tutaj naszą hipotezę, biosygnatury innego zupełnie typu. No i tak na marginesie jeszcze w ziemskich ekosystemach mamy proces emisji azotynów i rolę w ogóle materii organicznej w glebie w tym procesie nie są jeszcze do końca poznane na przykład, więc jeżeli byśmy chcieli stosować jakieś biosygnatury z azotynów, no to niestety tutaj jest nawet nasze ziemskie kompleksy leśne nie są tak do końca poznane. I tak samo metan na przykład, gdzie ważnym źródłem metanu na Ziemi są lasy obszarów mokradeł. I w pewnych okresach czasu emisja metanu może stanowić na przykład lokalnie 1/3 prawie emisji właśnie na danym obszarze. Więc jakby tutaj chciałem zwrócić uwagę na to, że jakby nie możemy tak łatwo stwierdzić, że sobie bierzemy konkretny związek chemiczny, który jest emitowany na przykład czy związany z kompleksem leśnym. I po prostu będzie on naszym biomarkerem, czy naszą sygnaturą, na 100%. Żeby las istniał, de facto powinniśmy mieć wodę w stanie ciekłym na planecie. I o ile powiedzmy parę wodną możemy wykryć, o tyle detekcja wody w stanie ciekłym. Albo możemy założyć, że jeżeli planeta znajduje się właśnie w naszej habitable zone, to tam ta woda istnieje. No ale tutaj mamy Marsa przykład, tak? Marsa, gdzie Mars jest na skraju naszej strefy i tam wody nie ma. Ale możemy też próbować przeprowadzić detekcję wody w stanie ciekłym w bezpośredni sposób. I najprostszą metodą takiej detekcji jest, czy też detekcji, ale takich dużych zbiorników wodnych, jest obserwacja błysku. Jeżeli obserwator, planeta oraz jej gwiazda ułożyłyby się w odpowiedniej konfiguracji, albo tych konfiguracji jest kilka, moglibyśmy zaobserwować taki błysk, załóżmy takiego globalnego oceanu, takie nagłe pojaśnienie reflektancji w pewnych pasmach. I tutaj mielibyśmy taki bezpośrednią obserwację i szczerze powiedziawszy, ja jeszcze do tej pory nie spotkałem w publikacjach praktycznej realizacji tego postulatu na 100%. Drugą metodą jest badanie
tego zróżnicowania pomiędzy Ziemią czy lądem a oceanem w widmach, które byśmy ułożyli sobie w szeregach czasowych. Czyli obserwujemy sobie jakąś planetę przez dłuższy okres czasu i patrzymy w różnych kanałach optycznych, jak jasność się zmienia. Tutaj po lewej stronie jest właśnie obrazek z pracy Kołana i Straita, pokazujący obserwację Ziemi z dosyć dalekiej odległości. Ziemi w postaci jednego piksela na zdjęciach w siedmiu kanałach optycznych, od ultrafioletu do podczerwieni. No i później badamy, jakby przekształcamy te dane poprzez analizę głównych składowych i mamy taką właśnie ewolucję w czasie naszego sygnału, naszej planety, jakby na takiej płaszczyźnie dwóch składowych takich statystycznych. I później widzimy po prawej stronie właśnie ewolucję naszej planety Ziemi w czasie. Na środku to są to takie kropeczki drobne i zrzutowane tutaj sygnatury oceanu, sygnaturę lądu i sygnaturę chmur. No i widzimy, że właśnie nasza Ziemia jakby tak krąży, ten sygnał krąży od oceanu poprzez ląd i chmury. Czyli jakby ten sygnał Ziemi jest takim miksem tych trzech głównych składowych. Ponieważ to zróżnicowanie wiąże się z tym, że Ziemia się obraca i obserwując Ziemię z daleka widzimy cały czas jeden piksel, ale on cały czas obrazuje krok po kroku kolejne strony naszej Ziemi, no to możemy sobie to potem jakby odbudować tą zmienność w czasie i zbudować na bazie tego sygnału mapę Ziemi. No i tutaj widać właśnie wygenerowaną na podstawie jednego piksela mapę Ziemi. Czerwonym kolorem widzimy oznaczoną ląd, niebieskim ocean i szarym kolorem chmury. Więc widzimy, że no jest to jednak troszkę bardzo taka ogólna metoda, aczkolwiek bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o właśnie mapowanie planet na podstawie jednego piksela, obserwacji jednego piksela. Swego czasu w Instytucie Lotnictwa rozwinęliśmy troszkę tą metodę i próbowaliśmy tutaj wrzucić nie tylko te trzy typy powierzchni, czyli ląd, ocean, chmury, ale również właśnie obszary leśne. I troszkę źle tutaj widać na tym rysunku, ale po prawej stronie mamy pomiary, zrzutowane również pomiary sygnatur spektralnych drzew iglastych, dębów. Tak, drzew iglastych i dębów. No i widać, że również nasza ewolucja naszej Ziemi w czasie gdzieś oscyluje w okolicach tych sygnatur, co oczywiście nadal nie jest dowodem na to, że na Ziemi występują drzewa iglaste i dęby, aczkolwiek no jest to jakaś tam wskazówka. No i teraz tak, jeżeli mamy las, no to mamy oczywiście fotosyntezę. I fotosynteza tlenowa jest źródłem najsilniejszej w skali planety Ziemi biosygnatury. Możemy oczywiście patrzeć się na inne, na egzoplanety w taki sposób, że niekoniecznie ta fotosynteza musi zachodzić w taki sam sposób jak na Ziemi, ale musimy mieć tam trzy zasadnicze zjawiska, czyli efekt fotoelektryczny. Czyli pigment absorbuje fotony w bardzo ściśle określonym zakresie spektralnym. No i oczywiście potem zastąpienie elektronów powodujące produkcję, no powiedzmy, że przemianę materii i zachowanie energii i jej uwolnienie powodujące emisję ciepła i fluorescencję ewentualnie. Więc te trzy efekty powinniśmy obserwować, jeżeli by na jakiejś planecie zachodziła fotosynteza.
Dla Ziemi oczywiście mamy tutaj pasma absorpcji z tego pierwszego punktu, głównie w paśmie czerwonym, ale również są one obecne w ultrafiolecie oraz w bliskiej podczerwieni. I tutaj taki screen z naszej bazy danych sygnatur spektralnych. Akurat tutaj jest sygnatura bodajże drzewka jabłoni. No i widzimy, że właśnie tutaj mamy niskie odbicie w paśmie niebieskim, potem wyższe w zielonym, znowu niższe w czerwonym. No i ten taki skok, ten nasz redecz do wysokiego odbicia w bliskiej podczerwieni. W dalszym ciągu mamy dwa takie obszary o niskiej reflektancji, o wysokiej absorpcji, to są pasma absorpcji wody. No i teraz tak, model takiej tlenowej fotosyntezy przewiduje, że wokół na przykład gwiazd karłowatych typu M i zauważmy, że to są gwiazdy po prawej stronie diagramu HR, po prawej dolnej stronie, czyli to są bardzo małe gwiazdy, lekkie, powiedzmy 1/10 masy Słońca i dosyć chłodne. Wokół takich gwiazd proces fotosyntezy mógłby wykorzystywać fotony w trzech długościach fali światła tylko w podczerwieni. Tak, czyli na razie powiedzmy mamy takie dwa modele, jeden taki ziemski, gdzie musimy obserwować planetę w czerwonym paśmie i w podczerwonym, i drugi, gdzie mamy dwa pasma podczerwieni. No i jakby jest to spowodowane tym, że na Ziemi no jednak większość światła jest w paśmie widzialnym, emitowane przez Słońce, natomiast na planetach wokół gwiazd o typie widmowym M, gwiazd karłowatych, większość tego światła byłoby emitowanych przez gwiazdy w podczerwieni, no i na tym, jakby w tym obszarze spektralnym również operowałyby rośliny. Musimy być natomiast bardzo ostrożni z tym wzorcem redecz, ponieważ mamy z ziemskiego przykładu wiele takich wzorców, które nie są pochodzenia biogennego. No i tutaj mamy na przykład wzorzec siarki, gdzie mamy właśnie taki skok jasności i wielu, wielu innych materiałów. Ciekawostka tutaj jest taka, że ten wzorzec redecz pochodzący od lasów został zaobserwowany nie tylko na Ziemi, ale również w świetle odbitym od powierzchni Księżyca, świetle Ziemi, które zostało odbite od powierzchni Księżyca, więc jest on dla Ziemi dosyć silnym wzorcem. Oprócz tego, że mamy same biosygnatury gazowe i powierzchniowe, możemy próbować obserwować oscylacje tych biosygnatur. No i taki ziemski przykład, jest to taka właśnie sezonowa zmiana stężenia dwutlenku węgla na półkuli północnej, 10-20 ppm, w stosunku na przykład do takiej zmienności na równiku rzędu kilku ppm. No i tutaj przyczyną jest sezonowa zmiana temperatury i nasłonecznienia. Natomiast detekcja takich zmienności typu właśnie 10-20 ppm na egzoplanetach prawdopodobnie wykracza poza możliwości współczesnej aparatury, w tym w ramach teleskopu Jamesa Webba, który będzie niedługo dostarczać nam danych. Oscylacja biosygnatur powierzchniowych, no to przede wszystkim jest oscylacja wzorca typu redecz, czyli raz on będzie większy, raz mniejszy. No i tutaj mamy go oczywiście związanego z rocznym cyklem wegetacyjnym i tutaj zarówno głębokość pasm absorpcji przez chlorofil czy przez inne pigmenty teoretyczne, jak i wysokość tego wzorca redecz będzie się zmieniała w trakcie pełnego roku na danej planecie. No i tak, i to jest bardzo ważna zmiana, bardzo wyraźna oscylacja właśnie tej biosygnatury powierzchniowej, widoczna w skali globalnej, tak jak powiedziałem, widoczna nawet w świetle Księżyca, odbitym świetle Ziemi odbitym od Księżyca, więc bardzo wyraźna oscylacja.
I tutaj chciałem jeszcze tylko pokazać, że możemy sobie właśnie, wykorzystując ten nasz wzorzec RedEdge, o tutaj, możemy na przykład wykonać pomiar w paśmie podczerwonym i w paśmie czerwonym. W paśmie podczerwonym, gdy mamy biomasę, będzie to wysokie odbicie, w paśmie czerwonym niższe. I możemy skonstruować na bazie tych dwóch pasm taki wskaźnik NDVI, znany pewnie, gdzie używamy tych dwóch pasm. I jeżeli zrzutujemy sobie go na ziemię, no to tutaj, gdzie mamy kolor zielony, jest on wysoki, gdzie jest kolor żółty, jest on, ten wskaźnik niski. No i tutaj chciałem pokazać, jak on się zmienia w trakcie właśnie lat. Widzimy, że te oscylacje sezonowe są bardzo, bardzo wyraźne. Pokrywają one większość powierzchni lądu na Ziemi. Więc możemy podejrzewać, że dla innych egzoplanetach mogłoby to wyglądać podobnie. Kilka, jeżeli nie kilkanaście razy mówiłem o paśmie bliskiej podczerwieni i średniej podczerwieni. No i takim urządzeniem, które dostarczy nam danych w tym zakresie, będzie teleskop Jamesa Webba. No i tutaj tak krótko wymieniłem kilka urządzeń, które właśnie będą służyły do obserwacji w tym paśmie podczerwonym i w paśmie częściowo też widzialnym właśnie gwiazd, wokół których krążą planety. Więc jest to właśnie materiał, który bardzo dobrze odbija pas, odbija promieniowanie w podczerwieni, więc wiąże się z tym urządzeniem wielkie nadzieje. Dziękuję za uwagę w imieniu swoim i współautorów.